Czy wiecie, dlaczego na wielkanocnym stole honorowe miejsce zajmują jajka? Symbolizują one nowe życie, a święta wielkanocne to czas radości i nadziei. Tę nadzieję na lepszą przyszłość każdego dnia zapewnia program Skrzydła prowadzony przez Caritas w Polsce. W roku 2011 jednym z jego partnerów stała się ferma Oldar i ich jaja z Sokołowa. Z okazji Wielkiej Soboty kardynał Kazimierz Nycz zaprosił do Pałacu Namiodowej małych i dużych gości na malowanie jaj oraz uroczyste święcenie pokarmu. Czekamy się na wielkanocnym śniadaniu dzisiaj w domu arcybiskupów warszawskich. Spotykamy się z artystami, z małymi dziećmi. Spotykamy się z ludźmi, którzy wspomagają program Skrzydła. Grupy ludzi reprezentowane tutaj w tym domu to są ci, którzy pomagają, to są ci, którym się pomaga i to są ci, którzy jakby w mediach i poprzez media, poprzez świat kultury przypominają o tym, że trzeba pomagać. Dorota Miśkiewicz, Wojtek Solarz, Kasia Antgomery, Oliwier Janek, Magdalena Smalara, Dorota Zawadzka, Elisabeth Duda, Maciej Orło, Silvia Sadowa, Odes Ruciński, Beata Pawlikowska, Andrzej Krzywy i Przemysław Saleta są naszymi gośćmi. I najpiękniej śpiewająca Alicja Wygórzewska. Dzisiaj gościem tego śniadania i tego spotkania, i nie odbyłoby się ono, gdyby nie życzliwość wspaniałej osoby, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Niech ten stół wielkanocny i wszystkie potrawy oraz nas tutaj zgromadzonych błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dzieci oraz dorosłych zaprosiliśmy do ogrodu. Wszyscy tam szukali czekoladowych jaj. Super! Patrzcie, ile bym miała, ile czekolady. Super, nie? Caritas Polska pragnie serdecznie podziękować firmie Oldar za wsparcie akcji Caritas Polska Skrzydła. Jest to pomoc dla dzieci najuboższych. Ferma Oldar, producent jaj z Sokołowa, rozpoczyna dzisiaj akcję 1 grosz od jajka na rzecz programu Skrzydła Caritasu. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej akcji. Zachęcam wszystkich, aby włączali się na miarę swoich możliwości w ten piękny, wspaniały program pomocy ludziom, pomocy, który się nazywa programem Skrzydła, po to, żeby te skrzydła tych młodych ludzi, dzieci, młodzież, a potem dorastającą młodzież, uniosły. Po uśmiechach wszystkich wiemy, że to spotkanie na długo zapadnie w ich pamięci. Thank you.